Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Centrum Doradztwa Technicznego firmy Bayer w miejscowości Chechło. W tej chwili prowadzimy doświadczenia tutaj już od w zasadzie 5 lat. W skład naszego Centrum Doradztwa Technicznego wchodzi pole o powierzchni 12 hektarów, które corocznie jest obsiewane doświadczeniami. W tej chwili założyliśmy około 65 doświadczeń różnego typu. To głównie doświadczenia chemiczne, tak byśmy to nazwali, ale również od zeszłego roku część naszych doświadczeń to doświadczenia odmianowe, przede wszystkim kukurydza oraz rzepak ozimy. Stan plantacji doświadczalnych oceniam na bardzo dobry. Jeżeli chodzi o doświadczenia, które tutaj mamy, na dzień dzisiejszy około 2200 poletek doświadczeń zostało przez nas założonych, opryskanych. Sukcesywnie oczywiście są oceniane i oczywiście za jakieś 2 miesiące rozpoczniemy żniwa. Te żniwa przebiegają dosyć sprawnie. Około 2 tygodni wystarczy, aby uporać się z tymi poletkami, które tutaj mamy. Z ciekawszych rzeczy, które tutaj się znajdują, to na pewno takie dosyć ciekawe doświadczenia, nowe doświadczenia, które prowadzimy pod kątem badania nowych substancji aktywnych, zarówno fungicydów, jak i herbicydów oraz insektycydów. Oprócz tego badamy wpływ nowych technologii, nie tylko ochrony chemicznej, ale również nowych technologii doradztwa cyfrowego. W tym miejscu, gdzie znajdujemy się, mamy pole akurat około 2,5 hektara, pole, na którym mamy kolekcję zbóż ozimych, 4 gatunków, jak również doświadczenia fungicydowe, rejestracyjne oraz pokazowe. W tym rejonie pszenice jeszcze za mocno nie chorują z tego względu, że ta susza, która panowała jeszcze 2 tygodnie temu, nam troszeczkę zablokowała rozwój chorób, ale na dzień dzisiejszy obserwujemy we wszystkich gatunkach w zasadzie duży postęp rozwojowy chorób grzybowych. Jeżeli chodzi o żyta, o zimy, mamy tutaj dosyć ciekawe rozwiązania Triple plus Askra X Pro i tutaj mamy zarówno poletka traktowane tą technologią, jak również nie traktowane niczym. W przypadku żyta na tych odmianach, które wysialiśmy na obiektach kontrolnych, mamy bardzo duże porażenie zarówno rdzą brunatną, jak i rynchosporiozą, jak również rdzą żółtą. Jeżeli chodzi o jęczmień ozimy, w tej chwili bardzo dużo rdzy i mączniaka, jak również plam odpornościowych po mączniaku. Jeżeli chodzi o pszenżyto, to głównie mączniak, a pszenica choroby podstawy źdźbła. W tym roku troszeczkę mniej mamy łamliwości podstawy źdźbła. To jest związane również z tym, jakie były warunki pogodowe w poprzednim roku. Jeżeli chodzi o takie rośliny jak rzepak ozimy, na dzień dzisiejszy rzepak ozimy w naszym Centrum Doradztwa Technicznego powoli kończy kwitnienie. Powoli będziemy się przygotowali również na zabiegi pod kątem zwalczania szkodników włóczczynowych. Widzę, że w tym roku ta gradacja szkodników włóczczynowych jest wyższa w porównaniu z innymi. Czego nie można powiedzieć o słodyczku. Słodyczka praktycznie nie było w tym roku w rejonie. Teraz troszeczkę o kukurydzy. W tej chwili kukurydza jest w fazie 3-4 liści. Jesteśmy po zabiegach doglebowych, jak i wcześniej powschodowych, czyli adęgo już zostało zastosowane. Czekamy jeszcze teraz na 4-5 liść i w tym tygodniu wykonamy zabiegi preparatem Meister Power, zarówno w dawkach dzielonych, jak i w tej dawce pełnej 1,5 litra solo. Co z ciekawszych rzeczy, burak cukrowy, mamy tutaj odmiany, wysiane odmiany Convizo One. Jesteśmy również po wszystkich zabiegach, chwasty zostały zwalczone sukcesem w 100% w tej technologii. Problemem w tym roku stanowiła mszyca, tej mszycy było bardzo dużo, jesteśmy również po 2 zabiegach ochrony przeciwko mszycy. Mszyca nalatywała kilkukrotnie i trzeba było te zabiegi wykonać, gdyż gdybyśmy nie wykonali, praktycznie plantacja by została zniszczona. Bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić do naszego Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle. Na dzień dzisiejszy zapraszam w mniejszych grupach, oczywiście zgodnie z wytycznymi zarówno naszych służb państwowych, jak również naszej firmy, ale Centrum Doradztwa Technicznego działa, ciągle jest otwarte. Po uzgodnieniu telefonicznym można tutaj do nas zajrzeć.